Siema, siema. Siema, siema, Hejos. Pakujemy się do busa i lecimy po motocykl nowy dla widza. Pakujemy się, czekamy na Tomka, pakujemy się do busa i jedziemy po nowy motocykl. Dostaliśmy go za darmo dla widza na konkurs. Czekajcie, co to będzie. Niespodzianka. Jedyny w Polsce taki sprzęt. Prawdopodobnie koloru. Jakiego? I co? Jesteście podekscytowani? Co to jest za sprzęt? No, po jaki ja się jedziemy? Zastanawiam, co to może być. No ja nie wyobrażam sobie nawet takiego. Próbowałem znaleźć gdzieś na internecie, ale nie znalazłem. Nie wiem. Jak to jest jedyne takie w Polsce? No, podobno. A to ma kierownicę? Ma kierownicę. A koła? 5 osób może na niego wsiąść. A gdzie my jedziemy w ogóle? 5 osób? No leć. Tylko nie w szkodę. 5 osób? No, 5 osób na niego wchodzi. To jest mała awaria. No. Ciekawe, ile to ma kunia. Ten motor. Ja ile obstawiasz? Hinduskie to jakieś papy. Ale... Kurde, no dobra. Ile kunia? Ile kunia to może mieć ten motocykl? O ile obstawiasz? Ja obstawiam na 5. 5? Bo na ile koni? Nie. To jak w 5 jeździli, to musi mieć więcej. 7. Dobra. Kuba, nic? Nic? Koni nie ma? 10, dobra. Kurde. Nie wchodź, bo tam Kuba jest. Jesteśmy na miejscu. Piesek przyszedł, piesem? Piękny. No lubi cię. Oj, baszanek piękny. Tu jakie bestie je. Enduro, wszystkie enduro. Ale z tego chłodem już nie pogadzisz. No a wiesz co to potrafi? Ile to ma kilometrów? Ile to ma koni? A ile kilometrów? 0,17. Fajne. I znaleźliśmy jeszcze skuter Beta. A my dostaliśmy właśnie od Bogusza sprzęt, motorower hinduski. Dla widza za free, zawozimy go do Lamanety, znaczy my go umyjemy, ale do naprawy świecy nie ma, a tak jest kompletny, cały, super. No rodzynek, no w Polsce nie widziałem takiego jeszcze. Oryginalny plastik. Wszystko oryginalne. Wszystko w oryginale. Wszystko, kurz oryginalny, hinduski, kurz prosto z Hindu, nie w cały gratis, ale kurz, nie, za kurz trzeba zapłacić. Za kurz trzeba zapłacić. To się nazywa Hero Puch Automatic. Indyjski nasz odpowiednik Rometa. Tak. Tu można zawsze sobie jakieś, nie wiem, worek, świnie. Świnie, ziemniaki. Ziemniaki. Nie, Kuba? Pięknie. No. Super. No na pewno lepszy od twojego skutera. Co? No, zobaczysz. Ale lakier jaki jest, zobacz, metalik. Na pewno. No, jak to się wszystko doprowadzi do stanu. Na pewno, to tylko jest do wyczyszczenia. No, opony, patrz, niezjechane. Oponki są, wszystko jest. No, wszystko jest. Czyli mamy skuter hinduski enduro. Pakujemy. Dzięki, Bogusz, jesteś naprawdę wielki. Mam nadzieję, Bogusz tylko, że... nie chciał w ogóle, to jest jego sprzęt najlepszy. Nie chciał go przeznaczyć na nic, ale... że mamy projekty, to postanowił, że go nam da. Ktoś się nim pocieszy. Że ktoś się pocieszy. Zobacz, jak na koło wchodzi, gdzieś? No, na koło. Jakiś swój system masz? Nie no, po prostu dzisiaj to wielki dzień, powiem ci. Dużo zmian. No, dużo zmian. Aż mi się jeszcze ręce trzęsą. Dobry motor i się poznasz po rękach kierowcy. Ale jak to idzie? A ja myślałem, że ty nie, że zahamowałeś. Tylko, że wjechałeś tam. Nie, ja zahamowałem i on mnie tak pociągnął. Normalnie jest stanął, nie? Aha. No hamulce ma, wiesz co, KTM-owskie. No on stanął, nie? On stanął, miał stanąć. Nie zauważyłem, mówię, patrzę, tam sznurek jest, nie? A ja dzisiaj tutaj mi wytyczali, okaż mi wjechał w te sznurki. Mówię, co to kurde tam wystaje, a tam sznurek, nie? Tomek, na prostej kierownicy. Dobrze. Ale ładnie się wywaliłeś. Ładnie, nie? Bardzo no. Ładnie. O co chodzi? Z przewrotką normalnie jakbyś parkour ćwiczył. No, nagrałem to. Znowu będzie na YouTube. Znowu będzie na YouTube. Takie rzeczy. Chyba będą... będą wyświetlenia. Zabrał dziecku KTM-a 65 i się wywalił. I już nie, no. Pierwszy i po prostu.
Słuchajcie, motorower hinduski jest zarejestrowany, ma dowód rejestracyjny, można normalnie na PL śmigać. Jak tylko go zrobimy, to pierwsze vlogi to będą moje właśnie z tego motoroweru. Dzięki za przekazanie sprzętu na kanał. Niech służy. Mam nadzieję, że go fajnie doszykujecie. Doszykujemy go. Że się SX-a fajnego uda kupić. No, zamawiaj go, nie? Zamawiaj. Już temat poszedł, już kolega mi napisał właśnie, że będzie coś szukał. O, widzisz? Także jak coś ciekawego znajdziemy, to na pewno... Czekam na telefon, a my wystawiamy, przyjeżdżacie z tego i wystawiamy MRF. Kto chętny, to już niech się pucuje. Tak. To nara, hejos. Hejos. Powiem wam tak, dowód rejestracyjny mamy. Motorower się nazywa Hero, czyli projekt będzie się nazywał Bohater dla Bohatera. Idealnie. Bohater dla Bohatera, tak będzie się, nie Złomek, tak jak Złomek się nazywał, tamten pierwszy projekt. Ten to wiadomo skuter, a ten jest Bohater dla Bohatera. Na pace lecimy, na house i Michał, czekaj za nami. Bo to ty sterujesz, jakby skręcić, mogłabyś... Wielki test Hero, Bohater dla Bohatera. Kuba. Jedziemy? Jedziemy! O, przeszkoda, dobra, na stojąco, enduro. To enduro, team, Kuba, dobrze. Skombinowałeś. Bohater. Siadaj. Do garażu wjeżdżamy. Już Kuba normalnie, prosto, nie, tam po łuku dużym, nie? No, jak już, wiesz, przejażdżka to taka... I co, wygodnie, Kuba? No, ale oporę idzie. No nie, no trzeba dopompować. Dętki zobaczyć. Za mała prędkość. Ile masz na godzinę? Nie wiem, zero. Zero. Ale ten silnik to tam ci cichutko chodzi. Ale ty nie przechylaj się cały. Nie przechylaj się, Kuba, równo się. To jest ten. Ciężko, Kuba, ci. No. Utrzymać równowagę z tobą. Wjazd na warsztat, na garaż. Hero. Hero, puch, automatic. I co, fajnie? No, gdzie teraz, na i które no, miejsce? Do garażu. Nie mamy miejsca. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.